piramid Tuskany, rozmiar jeszcze nam nieznany, nawet się ładnie zrymowało. Za chwilę go przymierzymy, stan przeciągania oceniamy na takie 4 z plusem. Kolor, no właśnie, co to jest za kolor? Taka zieleń, taka mięta. Sami ocencie, tutaj słoneczko nam pomaga. Możliwość pięcia pasów sztormowych, generalnie fieranki to petarda, naprawdę mega wygląda pozytywnie z tymi fierankami. Kołnierz widać, że nie był w jakiś sposób super wkopywany w ziemię, ale tak jak mówiłem, ma kilka uchybień. Tutaj należy ten przecionek sobie przeszyć, bo jest rozprucie. To jest na pewno wada. Kolejna wada to tutaj przy kedrze. Jest to też, puściły, że tak powiem, szwy na zamku. Były to co prawda sklejone taśmą, ale jest to do zszycia, do naprawienia, także małe uchybienie. Poza tym kwestia najważniejsza, dach. Czysty i kompletny, bez żadnych dziurek, przetarć i myślę, że dużym atutem są plasticzki, na których są firanki, to się nie wypina, ładnie się trzyma. I to tyle, jeśli chodzi o piramid Tuskany. Zapraszamy serdecznie, zespół Kocham Kemping.